tych ataków na Kijów odniósł się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W mediach społecznościowych opublikował film, na którym widać skutki rosyjskiej agresji, w tym uderzenia drona w budynek mieszkalny. Całą noc i rano wróg terroryzował ludność cywilną. Drony i rakiety atakują całą Ukrainę. W Kijowie został trafiony budynek mieszkalny. Czytamy, tak napisał prezydent Zełenski. Dodał, że wróg może atakować ukraińskie miasta, ale nie złamie ukraińskiego narodu. Zełenski podkreślił, że okupantom zostanie wymierzona sprawiedliwa kara i czeka ich potępienie przyszłych pokoleń. Z kolei, jak dodał, Ukrainę czeka zwycięstwo.